nasze główne urządzenie. Tutaj mamy panel czujników. Tutaj podpinamy akumulator rozruchowy. Tutaj baterię hotelową. Tutaj podpinamy czujniki temperatury. Może to być czujnik temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, czy też wody. Może to być czystej, czy szarej. Ważne, żeby tutaj pamiętać, że można podpiąć maksymalnie 4 takie czujniki. Tutaj podpinamy czujniki poziomu wody w zbiorniku na wodę czystą, a tutaj na wodę szarą. Tutaj podpinamy czujniki typu włącz-wyłącz. Już zdefiniowaliśmy takie czujniki jak czujnik ruchu, czujnik zalania, czujnik wycieku gazu, czy czujnik odpalenia silnika. Są to czujniki przez nas rekomendowane, ale oczywiście można podpiąć jakikolwiek prosty czujnik typu włącz-wyłącz i zmienić sobie konfigurację po stronie aplikacji. Tutaj mamy panel, gdzie podpinamy wszystkie urządzenia, którymi będziemy chcieli sterować za pomocą naszego systemu. Również tutaj już zdefiniowaliśmy zalecane urządzenia oraz gdzie je podpiąć, ale oczywiście jest to wszystko konfigurowalne, także jeżeli ktoś nie ma na przykład wiatraka, a ma więcej obwodów światła, to oczywiście może tutaj podpiąć sobie dodatkowy obwód światła i zmienić konfigurację po stronie aplikacji. Tutaj mamy miejsce na kartę SIM. Ważne jest, żeby włożyć ją w taki sposób. No i tutaj wkładamy kartę SIM. Karta SIM jest potrzebna, żeby móc się komunikować z systemem, kiedy jesteśmy poza zasięgiem sieci Wi-Fi. Także możemy przez SMS-y komunikować się, żeby uzyskać takie informacje jak status urządzenia, czy na przykład włączyć, wyłączyć urządzenie. I system będzie do nas wysyłał też notyfikacje za pomocą SMS-a, jeżeli coś się stanie. Czyli na przykład, jeżeli będzie jakiś wyciek gazu czy wody, albo ktoś się włamie, to wtedy takiego SMS-a dostaniemy. Tutaj podpinamy regulator MPPT. Służy on przede wszystkim do tego, żebyśmy mogli sobie podejrzeć parametry ładowania, stan baterii i tego typu informacje. Służy do włączenia bądź wyłączenia wszystkich urządzeń. Albo w przypadku, jeżeli uruchomi się alarm, to jego naciśnięcie spowoduje wyłączenie alarmu. Dodatkowo w zestawie są też dwie anteny. Antena do Wi-Fi, ta dłuższa, powinna zostać zamontowana właśnie w tym miejscu. A ta krótsza do sieci GSM w tym miejscu.